ekodyskusję podczas Europejskiego Kongresu. Dzień dobry, mamy już środę, 30 dzień października. Joanna Indraszczyk-Kałówak, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Trwa Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W stolicy województwa spotkali się przedsiębiorcy, samorządowcy i eksperci. A wśród tematów do dyskusji nie mogło zabraknąć ekologii. Jak miło Państwa widzieć. Dzień dobry. Agata Konarska, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w samym sercu Śląska, w Katowicach. Good morning, ladies and gentlemen. Drodzy Państwo, mam ogromną przyjemność zainaugurować wspólnie z Państwem 14. edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To wielki zaszczyt móc powitać Państwa na wydarzeniu, które na przestrzeni lat zyskało absolutnie międzynarodową rangę największego w Europie spotkania dedykowanego sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, czyli sektorowi, który nie tylko w Polsce jest filarem gospodarki. Wydarzenie to skupia przedstawicieli środowisk biznesu, administracji publicznej, nauki, kultury i mediów i na stałe wpisało się już w mapę jesiennych, międzynarodowych wydarzeń gospodarczych, przyciągając gości nie tylko z Polski, ale i z całego świata, tworząc wielowymiarową platformę wymiany poglądów, jak również dając okazję do nawiązywania wielowymiarowych, długofalowych, biznesowych oraz społecznych kontaktów, relacji, które owocują potem współpracą. Będziemy dużo mówić o transformacji i jestem przekonany, że transformacji Województwa Śląskiego i Polski, która ciągle trwa od 1989 roku, jak się zaczęła, tak trwa i trwać będzie, dokonujecie tak naprawdę wy. To nie wielkie spółki Skarbu Państwa, to nie politycy, to nie urzędnicy, to wy codzienną swoją pracą zmieniacie nasz region, bo to wy jesteście w stanie najszybciej reagować na zmiany tego świata. Przede wszystkim chciałbym wyrazić wielką, wielką radość, że po raz kolejny się spotykamy tutaj w Katowicach, aby dyskutować o bardzo ważnych sprawach gospodarczych, ekonomicznych, nie tylko naszego regionu, ale Polski, Europy i świata generalnie. Mimo to, że to jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to te wyzwania ogólnoświatowe są bardzo, bardzo istotne. Wiemy, jak wiele zawdzięczamy małym, średnim i mikroprzedsiębiorcom. To jest coś, co tworzy się od tak zwanego małego, często przeradzając się w wielkie firmy, które są w stanie konkurować na rynku światowym. Małe i średnie brzmi skromnie, ale tak naprawdę często za tym kryją się imponujące firmy. Przedsiębiorstwa, które budują nasz rynek pracy, ściągają innowacje, najszybciej reagują na zmieniającą się rzeczywistość. Dziś tutaj w Katowicach na Śląsku rozpoczynacie dwudniową dyskusję i debatę na temat tego, w jaki sposób funkcjonować na rynku, ale zakończeniem tej dyskusji będą rekomendacje. I bardzo proszę Państwa o wypracowanie ambitnych rekomendacji pokazujących nam wszystkim, w jaki sposób reagować na wyzwania, które przynosi współczesność. Te rekomendacje będą ważne wtedy, kiedy rząd i administracja będą podejmowały decyzje co do tego, w jaki sposób zmieniać otoczenie prawne, w jakim funkcjonujecie. Szanowni Państwo, życzę Wam wszystkim wielu inspirujących debat i owocnych spotkań. Cieszę się, że widzimy się tutaj w Katowicach w województwie śląskim. Tak, 29 października zainaugurowano Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prowadząca wydarzenie, znana i ceniona dziennikarka Agata Konarska przypomniała hasło przewodnie tegorocznego kongresu, które oznacza po prostu kształtuj przyszłość już teraz. Hasło to określa dążenie do wspólnego kształtowania przyszłości gospodarki oraz rozwoju firm. Niesie ono przesłanie na miarę obecnych czasów, w których tworzy się nowy polityczny i gospodarczy porządek świata, a moce obliczeniowe zapewniające coraz szerszy dostęp do sztucznej inteligencji powodują, że zmieniają się sposoby analizy danych, tworzenia treści, a przede wszystkim komunikacji między ludźmi. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jesteśmy świadkami rewolucji, która już się rozpoczęła, która dzieje się
na naszych oczach. Na naszych oczach zmienia się także klimat, dlatego poza tematami gospodarczymi dotyczącymi inwestycji, biznesu i edukacji, w programie zaplanowano panele związane z ekologią. Jeden z nich, którego gospodarzem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, poruszał kwestię przedsiębiorstwa w dobie zmian klimatu. Dyskusję moderowała Elżbieta Kisiel, kierownik Zespołu Doradców Energetycznych Katowickiego Funduszu, a wzięli w niej udział m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Mateusz Pindel, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda i Jan Bondaruk, zastępca dyrektora do spraw inżynierii środowiska z Głównego Instytutu Górnictwa. Jesteśmy, można powiedzieć, jako fundusze ochrony środowiska unikatowym systemem finansowania szeroko rozumianych działań prośrodowiskowych w ochronie środowiska. Narodowy Fundusz, jeśli się nie mylę, od 35 lat w tym roku ma swój jubileusz. My jako Wojewódzki Fundusz już od 30 lat przeznaczamy środki, jesteśmy tą instytucją, która właśnie ukierunkowuje środki na te zadania, na te programy, na te priorytety, które wyznacza nam ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Działania funduszy oparte są na strategiach, a w roku 2024 Narodowy Fundusz wraz z 16 funduszami wojewódzkimi przyjęły wspólną strategię działań na najbliższe lata. My jako Katowicki Fundusz postawiliśmy kierunki na takich trzech filarach, czyli transformacji energetycznej, ochrony atmosfery, ochrony przed hałasem jako pierwszy filar. Drugi filar to przede wszystkim adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód, powierzchni ziemi. Trzeci filar to gospodarka odpadami i przede wszystkim gospodarka o obiegu zamkniętym. Ale nie możemy też wspominać o takich tematach, czy zapominać edukacji ekologicznej, ochronie przyrody, profilaktyce zdrowotnej, czy też innych bardzo ważnych kierunkach. Katowicki Fundusz wsłuchuje się także w potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, czy właśnie przedsiębiorców. Ogółem Unia Europejska pomaga nam w trzech jak gdyby takich strukturach. Właśnie jeden to jest Fundusz Modernizacyjny, który działa od kilku lat. FENIX, czyli najnowsza perspektywa europejska, jak również KPO. Ogółem z tych wszystkich trzech zadań mamy dodatkowo ponad 8 miliardów przeznaczone na te zmiany, więc widać ewidentnie, że pieniędzy jest i nie jest ich mało. Wiadomo, że stopień dofinansowania, stopień dotacji jest uzależniony od przedsiębiorstwa i od jego działania, bo tutaj też w kuluarach rozmawialiśmy, że niektórzy wspominają, że nie mogą się załapać na te fundusze, na dotacje, ale to wynika gdyby z całej polityki też Unii, że nie może być sytuacji, że dofinansowujemy przedsiębiorstwo, które ma konkurować z innymi za pomocą pieniędzy dotacyjnych. Więc ta pomoc jest ograniczona, ale ona też jest. W województwie śląskim na ochronę środowiska przeznaczonych zostanie około 5 miliardów złotych. Część tych środków związana jest z realizacją ogólnopolskich programów. Reszta dotyczy realizacji programów dostosowanych do potrzeb mieszkańców Śląska. Oczywiście, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, przede wszystkim wsłuchujemy się w potrzeby rynku. Bo to powinno być dla nas kierunkowskazem, gdzie ten strumień środków ukierunkować w taki sposób, aby te środki publiczne, bo to przede wszystkim są środki publiczne, zostały jak najbardziej efektywnie wykorzystane. I tutaj przykładem jest nasz program pod kątem montażu paneli fotowoltaicznych 50 kW na start. Bardzo ważny program w naszym funduszu, który chcemy już od przyszłego roku też poddać modernizacji, aby można przedsiębiorcy mogli korzystać ze środków nie tylko na instalację paneli fotowoltaicznych, ale również na pompy ciepła, również pod kątem magazynów energii. Na dzień dzisiejszy jesteśmy właśnie w fazie takich rozmów i konsultacji na ten temat, ale myślimy, że to jest naprawdę bardzo ważny kierunek. I też takim przykładem odpowiedzi programu, który w tym roku się pojawił, to jest właśnie zamień piec na sieć skierowany do koncesjonowanych przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Wiemy, że zainteresowanie jest duże, natomiast na tym nie przestajemy, bo w zakresie transformacji energetycznej czy adaptacji do zmian klimatu są też inne grupy, które potrzebują wsparcia, jak na przykład wspólnoty mieszkaniowe czy też spółdzielnie. I w czwartym kwartale mamy nadzieję też komplementarny do tego programu Zamień Piec na Sieć uruchomić program właśnie dla wspólnot mieszkaniowych czy też spółdzielni.
Mateusz Pindel opowiedział także o działaniach Funduszu na rzecz Edukacji Ekologicznej, chwaląc się flagowymi programami, takimi jak Zielona Pracownia czy Pracownia pod Chmurką. Ale paneliści skupiali się głównie na tematach bliskich przedsiębiorcom. Ci zaś, którzy przysłuchiwali się rozmowom, po zakończeniu dyskusji mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat działalności katowickiego funduszu. Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dyżurowali doradcy energetyczni. Jest to kolejna okazja, żeby przypomnieć się z tym, co robimy, po co jesteśmy, wspomóc zainteresowane osoby, a dla przypomnienia mówię, Wojewódzki Fundusz dysponuje sporymi środkami finansowymi, które przeznacza na inwestycje związane z ochroną środowiska i dotyczą one podmiotów gospodarczych, dotyczą one jednostek samorządu terytorialnego. Są też programy dla osób fizycznych, szczególnie Czyste Powietrze, które funkcjonuje już w tej chwili szósty rok. Odwiedzający stoisko mogli zatem się skonsultować i zapoznać z działalnością funduszu, a cały kongres był doskonałą okazją do dyskusji o przyszłości polskiej gospodarki, w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również wymiany doświadczeń. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości. Na kolejne zapraszam Państwa jutro. A jeżeli czują Państwo niedosyt ekologicznych tematów, zachęcam, aby zostać dziś z nami. Już za moment zapraszam Państwa na nasze comiesięczne podsumowanie ekowydarzeń w programie Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. Do zobaczenia.